nagrywa się. 720p, 18 minut. A tam na GoPro pisało 5 godzin, akurat mogę odpowiedzieć. Dobra, idziemy się wcześniej. Bo na poduszką się kryje, kto to ukradnie. Sąsiedzi tak nie ukradną, bo cię znają. Bezdomny to nie wejdzie, bo sąsiad drugi przegoni. Przewitaj się z widzami na kanale Damian P. TV. Siema, siema, telefon, co ty chcesz? A ja jestem Damian P.21 na kanale Damian P. TV vlog pod tytułem Spędzam dzień Rafałem na GoPro, co nagrałem na kamerce sportowej. Bartek Zacharski proponował to i Milena też proponowała, bo na telefonie siadło i to ma obojęcie, mam i szybko bateria ucieka w telefonie. Kiedyś uzbieram pieniądze, to sobie kupię taki aparacik. Teraz wypożyczony mam akurat. Akurat, że oczywiście wypożyczonym wszystko robię. Ale kiedyś z czasem to trzeba na bieżąco oddać. Bo ponieważ oczywiście to jest nie moje, ale dla widzów nagrywam, żeby lepsza jakość była, żeby nie spruli się akurat. Idziemy akurat, oczywiście widzę do parku. Też wam pokażę, jakby ktoś chciał na wycieczkę przyjechać do Piastowa i zwiedzić Piastów. Te też niektóre są miejsca takie zabytkowe, też oczywiście można zobaczyć, albo można odpocząć, rozprędzić się. A tutaj ludzie mają grudę i chcą się, tutaj mieszkają luksusowo. Aby ktoś się pyta, jak to pracuje. A tam na prost na końcu jedzie kolej mazowiecka. I kolej pośpieszna, i kolej towarowa. A tam leci samolot z Okęcia. Gdzieś ze innego kraju leci. Będzie fajny filmik, będzie ciekawy i będzie was oczywiście to interesowało. A tu mamy, tutaj mamy boisko przeznaczone na tenisa. O, tenisa tu można pograć. Takiego ze sobą biegać, a stołowy tu nie ma stołu. Panie i sędzie te są i tutaj można oczywiście trenować. Albo zawody tutaj też są. Piastowskie Towarzystwo Tenis i Boca. Patrzcie, widzowie, jak tutaj jest pięknie. Ten budynek wygląda jakby z lat 90. Pomazane, ale klimat robi. Patrzcie, jak gorąco jest. Ale jak ktoś jest grubszy, bo bardziej gorąco jest. A tam pani się opala. Będę pokazywał, bo jest RODO. A tam jest oczywiście siłownia i do tej oczywiście siłownia się wybieram. Poćwiczę sobie trochę, żeby mieć więcej kondycji. A chciałem poinformować bardzo mało kondycji. Robak mi wleciał. Bon, robak. I sobie robak mi na okulary wleciał i musiałem oczywiście okulary zmuchnąć tego robaka. A tam miał oczywiście samolot kolejny, bo co 5 minut każda firma innego samolotu. Która ma funkcję nagrywania. No, pokaż Rafał jak ćwiczysz. Pokaż co robi na co dzień, w czasie wolnym. Opowiadałeś mi kiedyś. A ja sobie usiądę, lubię sobie na takim metalowym sobie upiec tyłek. Tak jakbym na grillu coś robił. To tak ogólnie dzień Rafał spędzał. Na siłę mnie Rafał ci się zabrał. Żeby ja miał więcej kondycji. Tutaj macie tabliczkę informacyjną o mięśniach i jak to się używa i sposób ćwiczeń. Instrukcja usługi też. Instrukcja bezpieczeństwa też jest.
Tam z tyłu Cora Paula są te sale z testy. Sponsor Fitzen, Fit Part. Na teraz Rafał, ty mnie pokaż. Dobra, ja teraz Rafał, pod Fitzę, żebym miał więcej kondycji. Tylko żeby coś nie strzeliło, żeby to... Nie wiem, nagrywa się czy nie? Nagrywa się. Bo automatycznie samo się jakoś się włączyło nagrywanie. A ja używam moją kartę pamięci właśnie. Tą, co ja miałem oczywiście, 2% tam nagrywałem z Leną, z Bartkiem. Z Bartkiem Zacharskim to był film oczywiście ustawiony, jak legowało tam. To Bartek Zacharski oczywiście coś tam zebał i coś zepsuł, ale musiałem GoPro się zresetować, żeby tych lagów było i głosy ci się zapomniałem, ale Bartkowi Zacharskiemu wydałem, żeby on ci się pobawił tym, żeby nauczył się usługi, jak to wszystko się robi. Bo instrukcji ja nie zostałem, bo ja z wystawy i musiałem być benzema. Normalnie jest to wydałem z miski, żeby on ci się było ten. Pamiętam jak jest. Trzeba widzę oczywiście ćwiczyć sport, to zrobię i sama mi są kondycje, jak chce ktoś jakiegoś meczyka pyknąć i wygrać, albo mnie są ćwiczyć. Nie tak szybko, prosto. I potem widzę, można mieć zakwasy, ale zakwasy pomagają jak oczywiście to można powiedzieć. Wodę z kąpiel ciepłą zrobić i wtedy oczywiście zakwasów nie będzie. Najlepiej wanna musi być, bo jest relaksujące. Dobra. Teraz Rafał są te celestyki, jak ćwiczę. Zionek spędzam Rafałem. Potem inne miejsce pójdziemy. A ja sobie tutaj na słońcu usiądę, potem się opalić, bo ja mam bliznę nieopaloną. Mikołaj. Dobra, ja sobie usiądę, żeby się nie złamało, bo tu jest połamane. Menele złamały. Idziemy na kolejne, jeszcze widzę, mam zaplanowane oczywiście kepsa gdzieś. To chodź, przejdziemy się jeszcze. Pokażę się, jeszcze fajne miejsce, Rafa. Bo ja bym nie opiastowany jestem. Ponagrywaj mnie. Tak, ja żeby był piękny i elegancki. Chodź, dobra. Nie do tego jak się no to ty nie chodzi. Chodzi też oczywiście. Żeby było ładnie i elegancko. No oczywiście teraz. Za te testy sami tutaj chodzi. Za dzieciaka mówię, że na sam ten. Nie tu, tylko tam. No dobra, dobra, dobra. Albo daj ja. Bo to jest czasami krzywo coś robić. Bo Rafał ma zeza i sorry, przepraszam. Nie przed tego zeza krzywa kamera. Najlepiej mieć wzrok prosty i dzięki temu oczywiście prosto kamerę sobie. I patrzcie, trzeci samolot. Jak ja przyszłem do niego, to 10 samolotów oczywiście naliczyłem. I wszystko leci z lotniska Chopina. Chyba oczywiście widzowie do Niemiec. Albo do USA, do Ameryki gdzieś, albo do Brazylii. Nie wiem, do Anglii to jeździ ten z Modlina do Anglii. Co to jest, co? Mnie zaprowadź, dobra? Po coś się nowego trzeba zapoznać, dobra? Dziewczynka oczywiście na rowerze jedzie, nie nagrywamy, bo jest oczywiście Ebizajero, to uszanować sobie. Pod widmo na kaczki tam jest, a gołębie z tego oczywiście piją.
Kurczaciory. Idziemy zobaczyć coś nowego i pięknego. Motyle kościste leci w kolorze żółtym. A tutaj macie tabliczkę gatunku ptaków, jakie są piastowie. Możecie zobaczyć i pauzę wziąć. Możecie pauzę wziąć i to zobaczcie, jak sobie chodzicie naokoło i tam jakiś budynek jest. Nie wiem, co to jest, ale napiszcie pewnie. Tak, tutaj widzę ul dla psu. Tam gdzie się tam gdzie psowie oczywiście robią miód. Ten zdrowy. Tutaj jakiś plac zabaw jest. Niech Rafał po prostu opowiada, bo niedawno to zrobili. Jest z leżakami do opalania. Ona na leżaku leży i opalić się. Tutaj nie będzie Rafał chodzić. Nie płacę się. Może jeszcze klepnąć tutaj. Oczywiście jak chcesz. A bo tam. A tutaj, tam możemy po prostu pójść jak chcesz. To ty wybierasz, panie, bo to ty miał prowadzić, to co ja muszę z tobą spędzić dzień. Ten najfajniejszy dzień, żeby ja z zadowolonością ciebie sobie wyszedł. Jak bateria się skończy, to ja koniecznie. I trzeba wizowie ten. Trzeba zasłużyć na takie coś. Koniec baterii, koniec filmu i koniec oglądania. Ja na leżaku sobie polezę. Trochę będzie boleć, ale trzeba powstrzymać się. Jak relaksuje się? No i gitarę. To pan tam. Ale słońce pali. Lubię tak słońce pali, bo można oczywiście się upalić. Nie na czarno, bo ja nie chcę być muzynem jawnym. Polezymy trochę, bo Rafał mówi, co ja mam robić, bo ponieważ Rafał pokazuje, żeby ja się dzień z Rafałem spędził. Ale normalnie wygląda Hawaja. Normalnie w jakimś hotelu był luksusowym, oczywiście w Polsce. Znajdą się takie z basenem. Można tutaj, Rafa, można tutaj oczywiście usnąć. Bo chce taki gorąc. Rafa chyba usnął. Za taki upały. Nic się nie chce robić, ale można tutaj przyjść i się wylenić się. Tutaj też są kolejne, ale bardziej my usiadliśmy przy słońcu, a to jest oczywiście widzę przy cieniu. Tu jest cień. A my widzę przy słońcu jesteśmy, patrzcie. Będzie czarne słońce widać, zaćmienie słońca, bo tak kamera ci się łapie. Zaraz kichnę, ucelenie na słońce. I za to czapkę noszę, żeby nie raziło słońce. Kurwa, zaraz kichnę. Dobra, dla zdrowia. Selfie robi na Facebooka, Sołty Seles. Idziemy jeszcze się wstać. Trochę jest wygodne, widzę, polecam, jak ktoś ma w okolicy takie coś, ja chcę wyluniechować. Ale najlepiej pracę znaleźć, szybciej czas leci, a powiesz, nic nie zrobiłem, a już muszę iść. Bo pomyśli, że wolno coś robiłeś. Nie wolno, tylko chodzi o to, widzowie mi, że chodzi mi o to, jak się robi, to szybko czas latuje i wydaje się nam, że krótko to się robiło. Tym dłużej siedzisz, a wydaje ci się, że krótko robiłeś. Dwie godziny siedziałeś i pracowałeś, a powiedziałeś sobie, minęło jakbym 30 minut robił. Na 10 minut jestem, trzeba.
No i gitara. Zrobiłem sobie selfie do miniaturki. Dobra, chodzę o kolejne potrzeby. Tak, co, nie wolno. Sanuj zieleń. Sanuj zieleń, bo nie leni. Nie śpi leni. Tak pisała taka tabliczka. Sanuj zieleń nie, i posątek poprzednio. A tam danego oznakowania lapsów nie dali. Jakiegoś worka, jakiegoś śmietnika. Tylko tak napisali, żeby coś, żeby zepsa nie puszczał, żeby nie deptał trawy. Potem patrzcie, co się dzieje, widzę, jak się depcze trawy. I pijak jest. Robi się takie twarde, taka skała. Ja tak sobie noszę teraz. Bo ja pokazuję te inne motory. Bo lubię inaczej też czasami pokazać. I wolał tak jak ja idę, żeby koło mnie szło coś właśnie. Żeby wyglądało jakbym szedł jakąś parą. To ta górka. Największa górka w Warszawie, w Wizowie, jest ta górka na Szczęśliwickiej. Ona jest największa w Warszawie oczywiście. Jeszcze plus na Mazowszu. Ta górka jest najmniejszą górką w Warszawie. U mnie była, ale wychwytowali, wykopali tą górkę. Kiedyś tam na tej górce pamiętam w Rasynie jak się... pamiętam, widzę jak w Rasynie się jeździło. Górka była przeznaczona na... Ja jeździłem tam rowerem i kiedyś po nie podarłem, bo się przewróciłem. I też sankami się zdało się i był taki plaza, a teraz oczywiście tych starych oczywiście czasów nie ma, bo czasy się zmieniają i czasy bardziej gorsze są. I dzięki temu tej górki nie ma, bo ponieważ wójt wybudował oczywiście przez szkole z plac zabaw. Pokaż swoje ulubione Rafał miejsce. Pójdziemy tam jeszcze. A masz jakieś swoje ulubione miejsce? A ma takie miejsce, co... Mam ulubiony sklep, ale nie będę go pokazywał. Bo nie płacą za to. Za reklamę sklepu. Bo właściciel musi zapłacić za reklamę. Bo to jest oczywiście tak prawda. Bo każdy tak ci oczywiście powie. A tam mamy pocztę. Anteną telewizyjną, internetową i radiową. I telefoniczną, żeby lepiej się... To mogę zareklamować dla zdrowia. Jak ktoś lubi sport. A Piastowie jest Rafał Basen? Nie. Trzeba do, jeździć do Pruskowa. Ja byłem w tym parku takim basenem, co były dwie zjeżdżalnie. Jedna była taka zjeżdżalnia zajebista, co miało ledy w środku i się zjeżdżało na pontonie. A mogli pójść właśnie tam na tor kolejowy. Czy inne miejsce chcesz pokazać? To ty decydujesz, ty mnie prowadzi. To ty chcesz, żeby ja zadowolony był z tego dzisiejszego dnia. A my możemy pójść na kolej. Na tą kładkę kolejową. Na kładkę kolejową. Po co niby? Popatrzeć sobie, postać. Chodziło się o stację. Tak, stacja kolejowa, tam taka kładka jest tam, gdzie przed tą kładkę jedzą oczywiście samochody. A pod kładką na dole są tory kolejowe i pociągi jeżdżą. I na tych wiadów? Tak, wiadów. Ja mówię na to kładka, bo u mnie w miejscowości tak każdy mówi i każdy tak się nauczył. Połowę. Macie widać jak grzyby, bo się pytali tam mnie na live na Damian OP 221 Games. Bo jak deszcz będzie najczęściej padać, to będziecie mieli grzyby. A teraz są susze. Rolnicy narzekają na te susze, bo ciężko. A nie może rolnik po prostu wziąć opreskiwa z wodą i spreskać wszystko. No i szkoła opłacaj, no to jest tylko na... Sąsiedzi mają basen, relaksują się przy basenie. Może studzienkę pokazać. Studzienkę możesz pokazać, kąd wodę bierzesz z baniakiem.
U mnie to jest wiecznie 24 godziny na dobę zamknięte. Nie otworzą. Remont tutaj był. Teraz tej wieży. Słucham? Teraz to nie wiem, czy działa, bo bardzo nie było. Ale byłem, to była zamknięta. Pewnie byłeś, jak było oczywiście zimno. Rowerem. Okazuje rośliny. I ogródek, żeby sterować. Wybrać przykład z kogoś i też to samo mieć w ogródku, jak komuś się spodoba. Tutaj nie wiadomo co jest. Mogę się to przybliżyć? Coś nie działa. Nie wiem. U mnie go prosić się nie da. Ale trudno. Nie będę przybliżał, tylko pokażę budynek. Ceglany. A tam niedaleko jest oczywiście wizowie kościół. Ale też raz było zamknięte, jak Rafał chciał palemką puść. To było jak kazali nosić maseczki. Tutaj nowe ostatnie bloki są. Nasze bloki są zajebiste. Komisariatu nie pokazał. Słucham? Komisariatu nie pokazał i... Można. Nie można. Można. Słuchaj. Ja wiem o co chodzi. To miejsce publiczne, można. On ten... Nie ma kamery. Kiedyś typek, kiedyś taki chłop nagrywa bazę wojskową. No ma nie bazę wojskową. I ochrona się do tego. Policja przyjechała, powiedziała, że chłop ma rację. Powiedział, że może sobie takie budynki nagrywać. Baza wojska taka była w takim stylu starym. To ja nie chcę mieć problemu. A ja miałem już problem tutaj. Tam gdzie te Tesco opuszczone. Co będzie netto, to tam mnie policja złapała i mandat mi. Chcieli pisać, ale nie pisali, bo byłem oczywiście niewinny. I podają twój adres domu jeszcze. Faj. Ale pranka zrobiłem. Faj. Nie wkurzaj mnie. Nie wkurzam cię, ja tylko mówię, że żartuję. Na poważnie tego nie wiem. Nie można sobie pożartować, żeby było wesoło. A tą policją to ja wszystko na siebie wziąłem. Kolega powiedział mi, że na niego mogę. Bo on ostatnio kiedyś ten pomazał fotoradar sprayem. Zrobili mu zdjęcie. Powiedział, mówiłem blachy rejestracyjne zmienił. Takie na czarno, żeby mieć, żeby go nie złapali. Teraz nie będę pokazywał. Bo te wyjdą i będą truć. Jest otwarte, bo widzę kogoś tam. Studzienka wodna. Nikola. Tak jakiejś oczywiście widzę reklama była. To była według mnie dziwna reklama, ale śmiałem się z tej reklamy. Tam ludzie są, nie będę chodził, tu jest policja. Nie będę nagrywał, bo ja sobie wyjdą i pałką mi zleją. Tak jak kiedyś oczywiście robili ze czasów PRL-u milicja. O wada. Owada obywatelska. Jakoś tak, jak pani się mówi. A ja oczywiście widzę, wracam. Najszybciej jak potrafię. Bateria się skończyła, ale Sołtys LS ma ładowarkę do baterii i będzie mógł zatankować baterię. A tam dzieci oczywiście się kąpią w basenie i mydło wzięli i ręcznik. Kąpiel basenowy. Ja pamiętam, Rafał kiedyś u mnie na basenie taki typek wyrzucił oczywiście ten lód do basenu. Jeszcze bardziej zimnie było. No to tak się rozpuści i tego się woda będzie. I tak bardziej zmroziło basen.
było lodowato, ludzie zaczęli jagaraleta siąść. Ale malutki. Malutki, ale własny, ale ciasny. Ciasny, ale własny. Od ratu do mnie gryzie. Pies czeka. XD. No ale ona się ma. Oddałem sobie LS kamerę i teraz telefonem oczywiście nagrywam śladowe baterie. Ale chciałem taki piękny materiał nagrać. Ja się widzę podrapię, bo mnie coś ugryzło. A to było widzę remontowane. Chyba tam na górze jest latarnia. Tak jak nad morzem. Tam mamy się restauracja. Aha. Ale dziwna restauracja. Ja jeszcze dziwniejszą widziałem, wieża Alfa w Paryżu i wieża Alfa i tam wieża Alfa, tam na górze oczywiście jest restauracja, bo widziałem kiedyś na zdjęciach. Zaraz ludzie wymyślają bardzo dziwne restauracje. Też jest restauracja Pałacu Kultury i cukiernia, basen, widok tarasowy i widok na halę z czasu PRL-u. Zemona wejść i obejrzeć, jak to się ciekawy Warszawy. Na samą górę, na koniec jest za fajny. Mieli się co, jakbyś widział widoki lotu oczywiście ptaka. Fajnie Warszawy widzę, bo byłem, wiem i zaciekawiony byłem widokami. Najmniejszy widok był na most Wisłę i Starówkę. Jeszcze szukałem Pałac Prezydencki, ale nie było widać, bo ponieważ to wyglądało jak malutka mrówka. Ale urwał klamkę. Trzeba ślusarza wziąć i sobie klamkę naprawił. Ale słońce wali. Będzie zasłonięte słońce. W ekranie. Nagrane. A tędy da się? To może ja tędy pójdę szybciej. Bo niedługo oczywiście 16 będzie. Miniaturka będzie. Ciemna strona. No elo. A mieliśmy na ogródek i ten plecak wziąć. Zapomniałeś? A myślałem do chałupy chcesz wejść i zapomniałeś. Nie zapomniałem. Dzień dobry. Siema Eniu. Panie Heniek jest. Chodź, panie Kosinie. Zamknę. Żeby jakieś pijaczysko nie wlazło. Żeby Rafałowi nie demolować ogródek. Dobra, usiadłem na plecaku. Tu jest chłodnie, bo na słońcu waliło, ale przyjemne, bo muszę opalić, bo tu mam nieopalone. I pożegnaj się. Elo, na razie, widzowie, trzymajcie się. Dzień Rafałem spędzony. To był dzień siłownia i parku właśnie. I na leżakach. Rafał to najczęściej robi jakieś ciepło. A jak rowerem jedzie, to po za piastu jedzie. Na razie.